Hejka wszystkim! Tutaj! O nie, niedługo do szkoły! Jeżeli masz taką samą reakcję jak ja przed chwilą na powrót do szkoły, to mam dla ciebie super wiadomość. Mam coś, co być może poprawi wam humor i nowy rok szkolny będzie troszeczkę milszy. Mam tutaj taką wielką paczkę od Wojana z rzeczami Back to School i zaraz sobie razem ją obejrzymy. Już na samym początku zwróciłam uwagę, że folia, w której przychodzi nam paczka, jest z logiem Wojana i z rzeczami, które jakoś są powiązane też z jego kanałem. To chyba w ogóle jest Wojan. Ale ja z racji tego, że to jest takie lekkie, to szybko sobie odpakuję i zaraz do was wracam, czyli szybkie cięcie. I wracamy z czymś naprawdę dużym. Chwilę mi zajęło otwieranie tego wszystkiego, bo ta paczka jest naprawdę spora. I mamy tutaj kartonową paczuszkę i mamy jeszcze taką, więc zacznijmy może najpierw od tej. Dobra, i mamy foliową paczuszkę, która jest też tak samo jak folia, w której przyszła ogólnie cała paczka markowana w Wojana, jest wielkim napisem Wojan. I otwórzmy, zobaczmy, co jest w środku. Podczas otwierania zobaczyłam, że jest tutaj jeszcze napis taki słodki, uroczy, miłego dnia i www.wojanshop.pl. Ej, cute, takie rzeczy się nie zdarzają zazwyczaj. Dobra, i ja już wiem, co jest w środku, ale zaraz włóżmy coś mniejszego. Najpierw mamy kartkę. Dobra, ja tylko wyjęłam z foliki i będę razem z wami przeglądała, co tu jest. I na pierwszy rzut trafia do nas taka ładna kartka i to z autografem, więc jeżeli któryś z was zbiera autografy, to jest to akurat bardzo fajna opcja, żeby taki autograf dostać. Mamy Wojana siedzącego na planecie. Ja sobie postawię to gdzieś, może tu? Też będę miała autograf, patrzę, czy dobrze widać. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj mamy jakąś karteczkę, to zaraz. Tutaj mamy trzy, to są chyba naklejki. Tak, naklejki. Sprawdziłam. Trzy naklejki, jedna jest z Wojan Team i dwie po prostu z takimi grafikami. Ale bardzo ładne. Lubię taki styl właśnie grafik. I jeszcze była kartka też właśnie z taką grafiką. I tutaj z tyłu mamy napis, który wam teraz przeczytam. Siemano kolano! Od teraz należysz do oficjalnego teamu Wojana do białego rana. Twoje wsparcie pomaga nam rozwijać się każdego dnia. Mamy dla ciebie najnowszą historię prosto z Wojanowic. Pewnego dnia zobaczyliśmy, że woda na Wojanowicach zaczęła znikać. Okazało się, że Nubek zrobił sobie park wodny pod domem i zaprosił wszystkie zwierzęta. Był to mój piesek Pimpek i świnka Halinka. Nubek jednak zapomniał o jednym. Jego kotek miał ostre pazury i przebił cienką zaporę na wodę, przez co wszystko wylało. Mieliśmy tego dnia sporo sprzątania na Wojanowicach. Z serdecznymi pozdrowieniami, zespół Wojan. Dobra, przechodzimy do kolejnej rzeczy z worka. I jest to coś dużego. Dum-duru-dum. Czekajcie. Dum-duru-dum. Jej, jej. Mamy tutaj plecak Wojana. I dobra, pierwsze co ja zawsze... O ja, tego nie widziałam wcześniej. Czekajcie. Zobaczcie, na każdym zamku jest ładne logo Wojana. Dobra, otwieramy sobie wszystkie kieszonki. Zawsze jak dostawałam plecak nowy, jak byłam w szkole, to pierwsze co, otwierałam wszystkie kieszonki i sprawdzałam, jak wygląda w środku. Więc tym razem też tak musi być. Okej, okay, z tego co widzę, przede wszystkim mamy tutaj jedną kieszonkę i tutaj drugą taką główną, a w tej głównej jeszcze jest taka przegródka. Po boku mamy też kieszonki na przykład napój, ja zawsze wsadzałam w takie kieszonki z boku napoje. I widzę, że mamy też na uchwytach odblaski. Więc akurat spoko, bo warto jest o siebie zadbać i o swoje bezpieczeństwo i żebyśmy byli widoczni, żeby nam nic się nie stało. Ej, ale plecak naprawdę wykonany w porządku. Dla mnie pięknie pachnie, ja uwielbiam taki zapach właśnie nowych rzeczy, aż mam takie wrażenie, jakby mi ślina napływała do ust, ale to jestem tylko ja. Z przodu mamy naprawdę ładną grafikę Wojana i widzę, że jest tutaj świnka Halinka. Też oczywiście z boków też widzę, że mamy odblaski. I ten oto plecak dzisiaj posłuży nam, moi mili, do tego, że zorganizujemy sobie taki plecak właśnie do waszego back to school, żebyście mogli sobie zrobić taki plecak, jakbym ja sobie ułożyła, czyli tam, gdzie ja bym wsadziła książki, tam, gdzie bym
rzuciła zeszyty, jedzenie, wszystko wam pokażę. I to dlatego na chwilę odłożę jeszcze ten plecak, zaraz do niego wrócę i właśnie powiem wam, gdzie co bym powsadzała. Bo akurat widzę, że jest taki specyficzny rozkład. Tak jak zawsze ja miałam plecaki i mam takie swoje jakieś już wymyślone rzeczy, które zawsze mi się sprawdzały. I wy też możecie napisać mi w komentarzu, czy zapakowalibyście swój plecak dokładnie tak samo jak ja, czy może na przykład macie swoje jakieś inne patenty. Ale żeby zapakować nasz plecak, to musimy wrócić do naszej wielkiej paczki. Tak, i wiecie co? Ja sobie ją tutaj postawię. Aż mi się biurko zatrzęsło. Karton, super sprawa, też jest właśnie cały w te logo, jak pozostałe siateczki. I taki fajny karton, że nie trzeba go rozrywać. I ja już widzę pierwszą rzecz, która tutaj jest. Nie będę otwierała całej paczki, tylko będę losowała rzeczy. I pierwsze, co mi się wylosowało... Okej, pierwsza rzecz, która mi się wylosowała, to jest karteczka z historią. Ej, ale tutaj jest inna historyjka, czekajcie. Przechodzę dalej, mamy też te naklejki, które były i również zdjęcie z autografem. Nie wylosuję niczego innego i muszę wyjąć rzecz największą chyba z tego zestawu. Tak! O Jezu, i to jest takie ciężkie? Pełen plecak i on jest już w środku wypełniony. Ja czuję, że tam coś lata i zaraz będziemy sobie z niego łowić. Ale czekajcie, bo to jest jeszcze nie wszystko. I tutaj mamy worek taki, ściągany u góry. Zawsze jak chodziłam do szkoły, chciałam mieć taki worek na WF. Nigdy nie miałam, zawsze miałam jakąś zwykłą po prostu siatkę. Nie wiem czemu w sumie. Ja wam powiem szczerze, że taki worek dla mnie idealnie by się sprawdził na WF. Wrzuciłabym tam sobie buciki, koszulkę i spodnie na przebranie. Bo przede wszystkim przez to, że to jest takie zapięcie, można sobie to trzymać w ręce, po prostu nieść, ale też można zarzucić na plecy i mieć jako taki plecaczek. Ja w ogóle, mi się wydaje, że on na jakieś wycieczki też by się fajnie sprawdził. Dobra, i przechodzimy do tego wielkiego unboxingu. I pierwsze co, no naprawdę, plecak, sztos. On ma z tyłu, jak go nawet teraz podniosłam, to było to czuć, ma z tyłu to jest takie mięciutkie. Nawet jak podnoszę za to, to czuć faktycznie, że te ramionka są takie przyjemne od blaski. Ja mam hople na punkcie od blasków, uważam, że każdy powinien nosić, nieważne czy do szkoły, czy dorosły, żebyśmy byli widoczni, bezpieczeństwo to podstawa. Ej, i patrzcie, po bokach też są, ale tutaj też są piękne Voyant Team zawieszki przy zamkach. Widzę już na pierwszy rzut oka, że ten plecak ma więcej przegródek. W tej największej kieszonce ona jest wypełniona po brzegi. O, ale ładne rzeczy, dobra. Zacznijmy od rzeczy, która jest na samej górze. Jest to piórnik, tylko odpakuję. Wszystkie te rzeczy mają takie ładne te zawieszki. Akurat ten pomysł strasznie mi się podoba. Dobra, otwórzmy. Wow. Ej, tego nie wiedziałam, że to tak będzie wyglądało. Mamy kredki i wszystkie są z Voyant Team. Czekajcie, o. Z Voyant Team, o. Co jeszcze mamy? Mamy tutaj ołówki. To są chyba długopisy. Tak, długopisy. Dwa długopisy to akurat dobrze. Trzeci, taki klikacz. Ma tutaj bardzo przyjemne to miejsce do trzymania, więc no, fajnie się będzie nim pisało. Dobra, przechodzimy do dalszej. Mamy flamastry. Okej, to się zawsze przydaje w szkole. Mamy nożyczki. Ej, ale ekstra nożyczki. Mi wiecznie brakuje nożyczek. Dobra, czekajcie, tu z boczku. W końcu mam nożyczki, które tną. Pod nożyczkami znalazła się nam jeszcze jedna, znalazła nam się linijka. A tutaj co mamy? Tu jest plan lekcji. Ej, ale czad. Nie no, to taki zestaw. Faktycznie, wszystko co trzeba mieć przy sobie w szkole, to w tym piórniku jest. Dobra, łowię to, mimo że wiem, że po dotyku już co to jest. Jestem tego pewna, bo wcześniej widziałam. Tak. Ja akurat na to samo się jaram strasznie, bo chciałabym to bardzo zobaczyć. Idealny do szkoły. Wygodny i trwały i najmodniejszy wzór. Zestaw śniadaniowy. Jej, ja zawsze uwielbiałam takie rzeczy. Okej, tutaj jest pićku. To znaczy, no miejsce na pićku. Ale bajer. Ja nie wiedziałam, że takie rzeczy są. Ja zrobię coś głupiego, czekajcie. Patrzcie, jaka jestem super. Ty mi faktycznie leci. Nie wiem, może wy o tym wiedzieliście. Możecie mi napisać w komentarzu, że wiedzieliście, że są takie bidony, ale dla mnie to jest jakieś odkrycie, serio. Patrzcie.
No nie wiem, nie? Okej, pudełko. Otwieram i patrzymy, jak wygląda w środku. Okej, i w środku ma fajnie, bo ma przekrótkę na mniejsze jedzonko i największe. Ja na waszym miejscu, tutaj kładłabym sobie kanapeczki, a tutaj warzywka, bo ja w ogóle jestem team warzywa i team owoce, świrem na tym punkcie jestem. No i idealny komplet z tym. Jak będę nagrywała długo, to będę sobie robiła takie zestawy jedzonkowe, ale ten bidon zostaje to na stałe, nie? Dobra, przechodzimy dalej do losowanka naszych rzeczy. I teraz duża rzecz. I tak, to mi się akurat też osobiście przyda. Patrzcie, ja nie chodzę do szkoły, a sama stworzę swoją wyprawę. Okej, ja zobaczyłam, że tu coś jeszcze jest. Odkładamy szybciutko. Po prostu na kartki. Ale w tej teczce były jeszcze inne rzeczy. Z tej strony po prostu Voyant Team, ale z tej kryje się sekret. Tu mamy wielki plan lekcji i ja na przykład byłam tą osobą, która zawsze musiała mieć duży plan lekcji powieszony gdzieś przy biurku u mnie w domu i mały plan lekcji, tak jak jest tutaj w piórniczku, gdzieś przy sobie. A w międzyczasie, o Jezu, ile tego tu jest? What the what? Mamy naklejki! I patrzcie, to są też takie naklejki, mamy ich tutaj dosyć sporo, jak widać, a ja otworzę na razie jedną. Dobra, tutaj jest tak i pod spodem jest inny wzór. Myślę, że każdemu się przyda w takim zestawie do powrotu do szkoły, a ja nurkuję dalej. Dobra, teraz wynurkowałam, są trzy rzeczy i są to trzy długopisy, wyciągam z folii. Dobra, i zaczynam od długopisu, którego ja będę naprawdę wielką fanką. Mamy tu długopis, patrzcie. I teraz piszę na żółto. Na czarno naciskamy Voyana. Zmieniamy na zielono, naciskamy Voyana. Na pomarańczowo naciskamy Voyana. I mamy w sumie, czekajcie, ile kolorów? 10 różnych kolorów zaledwie w jednym długopisie. Długopis z klipsem. I tutaj mamy klipsa w formie takiej postaci. Ale tego ja jestem bardzo ciekawa. Bo to jest długopis wymazywalny i tutaj też mamy bardziej w takiej wersji minecraftowej postać. Nie będę strasznie długo o nim mówiła, bo ja chcę go przetestować, bo jest to długopis wymazywalny. A żeby przetestować, czy wymazuje, to przyda nam się kolejna rzecz, więc nurkuję. I ostatnią, ale nie najmniejszą rzeczą w tym zestawie są zeszyty. Dobra, czekajcie, chwilę uporządkowania. Rozłożyłam sobie, są cztery wzory i pokazuję wam. Pierwszy wzór z Voyanowic. Drugi wzór, nazwijmy go Voyan w kosmosie. Tutaj widzę, Voyan jest na plaży i ktoś sprzedaje lody i dużo się dzieje. Chyba dla mnie najładniejszy. I ostatni wzór, chociaż mój ulubiony, to będzie ten z lodami. Zeszyty są naprawdę bardzo ładnie wykonane. I coś, co przy okazji, jak otwierałam, żeby wam pokazać zeszyt w środku, zwróciłam uwagę. Każda strona, każda, ma logo Voyana na marginesie. Dobra, ale dlatego właśnie wzięłam zeszyt, bo chcę przetestować ten długopis. No i faktycznie, zmazuję, patrzcie. O. Ja wam nagram to w troszeczkę lepszym ujęciu teraz, żebyście sobie zobaczyli, że faktycznie ten długopis zmazuje to, co się napisze. I jest to fajne, bo ja jak byłam w szkole, ja musiałam korzystać z korektora. Dobrze, i tym pięknym oto akcentem możemy sobie przejść do tego, żeby zorganizować nasz plecak na Back to School. Dobra, więc pakujemy go tak, jakby Milusia Klaudusia spakowała plecak. Teczkę. Wsadźmy tu, bo wtedy będzie się nam bardzo wygodnie to nosiło. Zeszytki tutaj. No i jakieś podręczniki, książki, no to wiadomo, też tutaj lądują. Do kolejnej przegródki, oczywiście to są miejsca na nasze długopisy. Okej. I tu gdzie długopisy wsadziłabym jeszcze piórnik, wiecie? Kolejna kieszonka, dla mnie idealna na jedzonko. O. I tutaj mamy jeszcze dwie kieszonki z przodu, taka jedna większa i tutaj taka mniejsza. Tą mniejszą bym zostawiła na takie, wiecie, wasze drobne rzeczy. Na pewno coś nosicie ze sobą do szkoły, jakieś takie drobniutkie rzeczy, no nie wiem, no kremu do rąk nie nosicie. To ja jestem w tym wieku, że noszę ze sobą krem do rąk. No ale na przykład, nie wiem, dziewczynki mogą sobie wsadzić szczotkę do włosów, bo jak idziecie na włos, to musicie związać włosy albo gumki właśnie do włosów. Coś tego typu na takie malutkie, fajne, drobne rzeczy. I ostatnia, wcale nie najmniejsza, taka kieszonka, mi się wydaje, że na przykład można byłoby sobie wsadzić w razie gdyby co naklejki. O! I na przykład plan lekcji. Jeżeli ktoś nie chce powiesić u siebie na biurku, to można położyć sobie tutaj plan lekcji i mieć go zawsze przy sobie. I ostatnią rzeczą
która idealnie mi tu wejdzie, będzie pić ku. Ja bym tak przyszykowała swój plecak. I z tak przygotowanym plecakiem ja bym bardzo chętnie szła do szkoły i bym nawet do niej wracała i bym się wcale nie smuciła, że wakacje już mijają, tylko bym się cieszyła, że mogę razem z Wojanem iść do szkoły. Oczywiście, jeżeli wam też poprawi humor taka wyprawka Back to School z Wojan Team, to wbijajcie do sklepu Wojana, link do sklepu macie w opisie tego filmu, a przy okazji wpisując kod rabatowy CLOUDMIL5 zyskacie jeszcze rabat na zakupy. Bardzo dziękuję Wojanowi za tak piękną paczkę, wam widzę za oglądanie, zachęcam was gorąco do skorzystania z kodu rabatowego i wykupienia sobie też czegoś ze sklepu Wojana. No i cóż, to byłoby wszystko i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa!